Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych do Białej Synagogi na spotkanie z naszym gościem, z naszą gościnią, z Agatą Tuszyńską. Witamy ją bardzo, bardzo serdecznie i dziękujemy. Pierwsze słowa, jakie wypowiedziała, jak wysiadła z samochodu, to powiedziała: daleko tutaj do nas, ale osiągalne. Nie pierwszy raz w Sejnach, więc drogę zna i myślę, że znać drogę to jest coś. Drodzy Państwo, dzisiejsze nasze spotkanie będzie toczyło się wokół tej oto książki, wydanej dosłownie parę dni temu. Proszę zwrócić uwagę, jak te ręce przyciskają do łona, przyciskają czarną torebkę. I taki jest tytuł tej książki. Książki niezwykłej. Zaraz się wszyscy o tym przekonamy. Chcę powiedzieć, że książki czekają na Państwa w naszej księgarence. Jeśli ktokolwiek będzie chciał, prosimy o kupowanie tej książki. A ja bym chciała, ciesząc się, że jesteśmy tutaj w takim gronie, to mam takie poczucie, jakby nas było znacznie więcej. I Państwo pewnie też to czują. I dlatego chciałam się zwrócić do duchów tego miejsca, do tych obecnych tutaj z imienia i z nazwiska i prosić Was, żebyście czuwali nad naszym spotkaniem. Niech to spotkanie przyniesie ukojenie nam wszystkim i przysłuży się pamięci. Pamięci, która jest najważniejszym, a może jedynym orężem przeciw znikaniu światów i ludzi. Jesteśmy w waszej opiece. Agata, to teraz chciałam Ciebie bardzo poprosić o to, żebyś zaczęła swoją opowieść o tej torebce, o czarnej torebce, o tym przedmiocie, który ma tak wieloletnie trwanie na przekór mijającemu czasowi. Ta torebka skrywa historię Twojej rodziny, Twojej babki Deli Goldstein, ale i Twoją osobistą i myślę, że też naszą, naszego kraju, naszej ziemi. Ta torebka jest jak centrum, wokół którego rozwijają się kręgi, rozchodzą się i te kręgi, ale to jest to wszystko, co jest tajemnicą tej torebki. Jakbyś mogła. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo jestem wzruszona tym, że spotkanie odbywa się właśnie w synagodze, w Białej Synagodze, w Waszej Synagodze. Każdy przyjazd do Sejm i do Krasnogródy jest dla mnie niezwykle ważne i mam takie poczucie, że tutaj na tym waszym skrawku ziemi właśnie uprawia się pamięć i ludzie, którzy to robią, Krasnogróda, Sejm, państwo również, jesteście innymi ludźmi. Takich ludzi trudno znaleźć w innych miejscach świata i w innych miejscach Polski. Są, ale tutaj jakoś ta ziemia łaskawiej nosicieli pamięci, jak pisał Czesław Miłosz, jakoś was jest więcej, jakoś łaskawiej jesteście traktowani. I tym ważniejsza jest moja obecność z tą torebką właśnie tutaj, właśnie
kiedy jesteśmy otoczeni innymi ludźmi, ludźmi, którzy tutaj byli, tutaj są i którym wy, mieszkający teraz tu, nie pozwalacie odejść. I chwała wam za to, że potraficie z nimi być, potraficie o nich mówić, potraficie nawiązać z nimi dialog. Ja może przeczytam na początek fragment tej książki, który to fragment jakby najbardziej państwa będzie mógł wprowadzić w to, co dalej. Ta torebka jest jak schron i jak gniazdo. Gniazdo rodziny, którą miałam, której nie znałam, którą trzeba było zamilczeć, by dalej żyć. Łęczyckiej, żydowskiej rodziny mamy, dziewczynki z warszawskiego getta. Po wojnie ona, 14-letnia Halinka, półsierota, miała jedno marzenie – zakochać się, najlepiej w polskim chłopcu, i urodzić dziewczynkę o niebieskich oczach. Może to ostatnie było najważniejsze – niebieskie oczy, dowód na polskość, żeby nigdy nie spotkał małej los podobny do jej własnego. Tak się zaczyna czarna torebka. To jest torebka, którą moja mama dała mi w chwili, kiedy zdecydowała się powiedzieć mi, że jest Żydówką. Ja miałam wtedy 18 lat i to była dziwna informacja i dziwna rewelacja i dziwny dzień. Myślę, że tak bardzo nie byłam na to przygotowana, że natychmiast wszystko zapomniałam. Zapomniałam to, co mi wtedy powiedziała, ale wiedziałam, że mam już czarną torebkę. Ta czarna torebka należała do babki Deli, czyli do mamy, mojej mamy. Do babki, która, jak pisze w książce i jak to rozumiem, wojnę przeżyła prawie. Została zabita na rynku w Otwocku 25 października 1944 roku. Miała przy sobie czarną torebkę. Ta torebka była dla mnie jedynym dowodem na istnienie mojej babki. Ale to nie jest jeszcze tak oczywiste, ponieważ torebka jest torebką innej osoby, innej kobiety. Gdyby trafiła w ręce kogokolwiek z was, z państwa, wyczytalibyście z niej los Zofii Zmiałowskiej, ponieważ na takie nazwisko i takie dokumenty ta torebka zezwala. Czyli stało się coś bardzo dziwnego. Mama mówi mi, że jest Żydówką, że jej rodzina, jej matki, wszyscy Goldsteinowie, Przedborscy, Hermanowie to byli Żydzi. I na dowód tego daje mi torebkę, która jest torebką na aryjskich papierach. I to było bardzo trudne. Bardzo trudne było dowiedzieć się w pełnoletności, że się tak naprawdę ma zupełnie inne dziedzictwo niż to, które sądziłam, że mam. Trudno było przyjąć tę torebkę, na tyle trudno, że ja ją natychmiast schowałam do szuflady i przez lata całe jej nie wyjmowałam. I tak naprawdę nie bardzo wiedziałam, co zrobić ani z tą opowieścią mojej mamy, ani z torebką.
Jedyne, co potrafiłam, to uznać, że tego właściwie nie było. I tak próbowałam dalej żyć, jednocześnie już wiedziałam, kim jestem, już wiedziałam, że takie miejsca jak ta synagoga, w Łęczycy zresztą była równie piękna i równie wielka synagoga, która została zniszczona zaraz na początku wojny. Takie miejsca jak te, to były miejsca, które były bliskie moim dziadkom, pradziadkom. Babka Dela, właścicielka tej torebki, chodziła do synagogi ze swoimi rodzicami, ze swoimi siostrami, dziadkami. To było jej miejsce. I teraz, co się działo we mnie? Ta książka trafia w Państwa ręce dzisiaj. Ja już dawno nie mam 18 lat. Czyli ten proces oswajania się z nową tożsamością był bardzo długi. Ja najpierw napisałam Rodzinną historię lęku. To była książka, w której próbowałam jakby przywrócić całą moją żydowską rodzinę i pokazać ten polsko-żydowski węzeł. Natomiast to nie było wszystko. Jeszcze chciałam po latach przywołać właśnie postać tejże babki, ponieważ teraz wiem to na pewno, że moja mama byłaby zupełnie inną osobą, gdyby udało się przeżyć jej matce. A przeżyła prawie. Jesień 44, gdyby się udało jeszcze 3 miesiące dłużej, wówczas wszystko byłoby inaczej i moja 13-14-letnia mama być może umiałaby zmierzyć się wcześniej ze swoją tożsamością, ze swoją pamięcią, ze sposobem, w jaki traktowała przeszłość. Czyli dostałam torebkę. Torebkę zamknęłam, tak jak moja mama i jej rodzina zamknęli pamięć o przeszłości. Zamknęli krzywdy wojenne, zamknęli poczucie naznaczenia. Ja to rozumiem, aczkolwiek przez jakiś czas myślałam sobie, że może byłoby lepiej, gdybym o tym wszystkim wiedziała, gdybym o tym wiedziała wcześniej, gdybym dorastała, znając tenże sekret. Tak się nie stało. I rzeczywiście moja droga pisarska była dość długa, zanim zaczęłam bezpośrednio mówić o sobie, czyli do powstania Rodzinnej historii lęku. Ja pisałam na przykład o Izaku Baszewisie Singerze czy o Irenie Krzywickiej. Pisałam o nich dlatego, że próbowałam się dowiedzieć, co to znaczy ta żydowska tożsamość. Co to znaczy dla Baszewisa Singera, który był spadkobiercą religijnej rodziny żydowskiej. Jego ojciec był rabinem. Wybitna rodzina rabinacka ze strony matki, synagoga, Tora, język hebrajski, język żydowski mówiony w domu. Próbowałam zrozumieć, jak to jest i co to znaczy. Irena Krzywicka dla odmiany to jest typ żydostwa asymilowanego. To jest ktoś, kto wie o swoim pochodzeniu, a jednak tradycja i religia nie jest w jego życiu obecna. Irena Krzywicka, która na przykład nie idzie do getta warszawskiego, mimo że Niemcy nakazują wszystkim Żydom, żeby tam się pojawili. Czyli długi czas uczyłam się tej żydowskiej tożsamości i nie mówiłam o niej bezpośrednio. Musiało minąć dużo czasu, żebym potrafiła to robić i chyba jeszcze więcej, żeby spróbować napisać taką książkę jak ta właśnie, która jest chyba jedną z kilku tak bardzo osobistych rzeczy, które napisałam.
Może jakieś pytanie, bo jeśli nie, to ja tak będę bez przerwy. No liczymy bez przerwy dalej. Co? Na to liczymy. Agata, często powtarzasz, że bohaterem twoich książek jest pamięć. I rzeczywiście, jak się popatrzę na cały twój dorobek, na te biografie, na te postacie, na tych bohaterów, to tak to jest. Ale jest w tym jeszcze coś. To znaczy, że tak jak bohaterem jest pamięć, jednocześnie jest bohaterem niepamięć. I to doświadczenie niepamięci, zresztą zaczęłaś o tym mówić, chyba było najbardziej mocnym takim doświadczeniem. Zaczęłam się tak zastanawiać, jak my wszyscy mamy to w sobie, to napięcie pomiędzy pamiętaniem a niepamiętaniem. Bo czasem to niepamiętanie jest, jakkolwiek by zresztą to definiować, czasem jest po to, żeby ten ból, który może przynieść pamięć, jakoś odsunąć, ukoić, jakoś wyprzeć. Po to, żeby było łatwiej, może żeby tak nie bolało. I zdałam sobie sprawę, jak wielkim wyzwaniem jest pamięć. I twoje doświadczenie życiowe właśnie o tym mówi. Bo jednak, tak jak powiedziałaś, rodzice zamknęli w milczeniu tą przeszłość i potem jak wielką drogę trzeba było. Czy mogłabyś jeszcze to skomentować? Ja napisałam w którejś ze swoich książek, że jesteśmy pamięcią. Tym, co pamiętamy i tym, co o nas pamiętają inni. Ale rzeczywiście mam również wrażenie, że jesteśmy również niepamięcią, czyli tym, co celowo z naszej pamięci eliminujemy. Właśnie po to, żeby mniej bolało, żeby było łatwiej żyć, żeby było łatwiej budować, żeby było łatwiej iść do przodu. I to jest właśnie, jak sądzę, przypadek mojej żydowskiej rodziny mojej mamy i wielu innych żydowskich rodzin, choć nie tylko żydowskich, rodzin, które mają w swojej rodzinnej historii lęk, naznaczenie, wielką traumę, poczucie krzywdy, która sprawia, że bardzo trudno jest na tym budować. Moja mama, jak powiedziałam, miała 14 lat, kiedy skończyła się wojna i wiedziała, że musi zrobić wszystko, żeby zapomnieć tamte lata. Zapomnieć dlatego, że był to czas właśnie bólu, naznaczenia, napiętnowania. Wiedziała, że ona sama nie będzie mogła pójść dalej, nie będzie mogła myśleć o przyszłości, kiedy ta przeszłość w niej będzie żyła bólem. A tak by było. Wobec tego postanowiła to kompletnie odsunąć, zamknąć, zapomnieć, zatrzasnąć jakieś w jego pamięci po to, żeby móc się znowu uśmiechać, żeby móc próbować zbudować jakiś los. Zresztą to samo zrobił jej ojciec, a mój dziadek, który nigdy nie wracał do przeszłości. Dlatego też tak było mi trudno pisać moją książkę rodzinną, czy też zdobywać jakiekolwiek fragmenty, elementy pamięci dotyczące babki Deli, ponieważ oni o niej nigdy nie mówili. Proszę sobie wyobrazić, ona zginęła w Otwocku. Została postrzelona kawałkiem, odłamkiem pocisku na rynku w Otwocku, gdzie robiła zakupy, ponieważ pracowała jako intendentka w pensjonacie pani
Czaplickiej, ona, Zofia Zmiałowska. Kiedy ją postrzelono, miała przy sobie tę torebkę z kompletem świetnych aryjskich papierów. Była przez dobę lub dwie w szpitalu, gdzie zmarła. Mój dziadek, jej mąż, Szymon Przedborski, wrócił z Oflagu, z Woldenbergu w styczniu, czyli 3 miesiące później. I nie znalazł żony, ale ktoś z pomagających się ukrywać babce Deli powiedział mu, że ostatnio ona pracowała w Otwocku. Poszedł do kancelarii cmentarza i dostał czarną torebkę. Czyli jedyny istniejący grób mojej żydowskiej rodziny jest na katolickim cmentarzu w Otwocku. Na cmentarzu, gdzie ja jeździłam bardzo wiele razy jako dziecko, potem jako osoba coraz starsza, właśnie z mamą i z dziadkiem. To były bardzo długie wyprawy z Warszawy do Otwocka, jeździ taka kolejka, potem trzeba iść bardzo długo na cmentarz. I oni, czyli mąż Deli, ojciec mojej mamy i córka Deli, nigdy przez te wszystkie lata ani słowem nic mi o niej nie powiedzieli. Nie, to było... I teraz ja się zastanawiałam wielokrotnie, jak to jest możliwe, że nie ma żadnych anegdot, że nie ma żadnych historii, że nie ma opowieści. Przecież każdy ma jakieś rodzinne opowieści. Co gotowała babka, albo jak się śmiała, albo z czego się śmiała, albo jak się ubierała, albo jak była uczesana, albo co lubiła, czy lubiła słodycze, czy raczej wolała rybę pożydą, jakiekolwiek opowieści, cokolwiek, nic nie było. I teraz, kiedy jestem starsza i kiedy w końcu napisałam tę książkę, jakoś się z ich, mojej rodziny, niepamięcią zmierzyłam, myślę sobie, że dla nich to było po prostu za trudne. Że nie byli w stanie tej pamięci z siebie wydobyć, dlatego że każde tego rodzaju wspomnienie bolałoby tak, że potem by się rozpadli na kawałki, wobec czego byli niepamięcią i dlatego też było mi tak trudno. Poza tym, jeśli coś robi się odpowiednio długo, trenuje się pamiętanie albo niepamiętanie. W przypadku mojej mamy było to niepamiętanie. Człowiek uczy się tego. Moja mama tak się nauczyła nie pamiętać, że ona naprawdę niewiele pamięta. Dziś jest już bardzo dojrzałą panią, więc dziś to jest naturalne, że nie pamięta. Natomiast 20 lat temu to jeszcze nie było takie oczywiste. Czyli po to, żeby móc iść dalej z życiem, postanowiła zapomnieć. I teraz ja, pisząc tę książkę, chciałam jej, mojej mamie, jej mamę przywrócić, ale także chciałam zbudować tę babkę dla siebie. Ja strasznie chciałam mieć babkę. Każda mała dziewczynka chce. Miałam jedną babcię w Łodzi, mamę mojego ojca, która miała piękne niebieskie oczy i uczyła mnie zbierać grzyby, co dziś, jeśli mogę i mam czas, robię z pasją. Gotowała kluski na parze i ciasto drożdżowe i właśnie robiła grzybki marynowane, które nadal uwielbiam. Miała, jak powiedziałam, takie piękne, niebieskie, chabrowe oczy i była bardzo kochana, ale żyła bardzo krótko. Czyli nie miałam babci, drugiej babki w ogóle. Miałam miejsce na cmentarzu. Ta druga babka, zresztą na cmentarzu przez długi czas było napisane Zofia Zmiałowska 1902-1944. Pamiętam, że kiedy tam chodziłam jako mała dziewczynka, uważałam, że ta babka była strasznie stara. No potem zaczęło się okazywać, że ja już jestem od niej starsza. Teraz myślę, że miała bardzo mało lat i nie zdążyła tak naprawdę żyć, bo najpierw przed wojną ona pochodziła z biednej żydowskiej rodziny,
a z przedrynku, na przedrynku od, w kamienicy od frontu mieszkała rodzina Przedborskich, to była rodzina mojego dziadka, trochę asymilowana, w każdym razie dużo bardziej niż Goldsteinowie. I przed wojną Deli udało się, no właśnie, zakochać i wyjść za mąż, za mojego dziadka Szymona Przedborskiego, który był najpierw studentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Budowy Dróg i Mostów, a potem był panem inżynierem. Della była nauczycielką, uczyła dzieci polskiego zresztą. I urodziła córeczkę w roku 31. I zaraz wybuchła wojna i potem to już był tylko lęk, zmartwienie, śmierci. Do warszawskiego getta przyjechała jej cała rodzina i wszyscy poszli do gazu, do Treblinki z Umschlagplatzu. Tam pojechali, więc Della nie zdążyła żyć i teraz była już u progu zwycięstwa, już jej się udało przeżyć getto, przeżyć ukrywanie się na aryjskiej stronie z dzieckiem, z dziewczynką małą, czarną, wystraszoną, z ciemnymi oczami. Już była prawie u, chciałam powiedzieć u kresu była również, była prawie zwyciężyła, prawie wygrała z Hitlerem i otóż zabłąkany pocisk. I myślę sobie teraz, że gdyby Della przeżyła, to być może to uprawianie pamięci byłoby inne. Być może moja mama, która była no, dzieckiem, czułaby się bezpieczniej przy kimś, kto był świadkiem tej wojennej drogi. Może potrafiłaby to powiedzieć mi wcześniej. Może tak bardzo by się nie bała, jak bała się, kiedy została sama. Jej ojciec wrócił z Oflagu, spędził wojnę z daleka od rzeczywistości okupowanych miast. On tak naprawdę nie wiedział, co to było getto, to znaczy słyszał, ale myślę, że nie potrafił sobie tego tak dokładnie wyobrazić, czyli nie wiedział, przez co przechodziła jego żona i jego mała córka. Mama po wojnie nie miała kogoś, z kim mogłaby dzielić swój lęk, wobec czego musiała wziąć się w garść i iść przed siebie, uczyć się, bo trzeba się uczyć, bo tego, co mamy w głowie, nikt nam nie odbierze. Zresztą to też mówiła mnie, że najważniejsze jest, żeby być niezależnym i to właśnie to, co masz w sobie, tego nie odbierze ci nikt. No i teraz ta torebka. Ta torebka to jest dla mnie moja babka, ale tam jest tylko jedna jej fotografia z takiego zaświadczenia właśnie pracy w Otwocku, ale wszystko jest podpisane innym nazwiskiem. Czyli to jest torebka Zofii Zmiałowskiej. Moja babka była Delą Goldstein. Jak to połączyć? Jak z tych twardych dokumentów aryjskich, które tutaj są, zbudować postać Deli Goldstein z przedrynku, nauczycielki, która robiła rybę po żydowsku, która się modliła przy takim świetle i w takich miejscach, podczas gdy nie ma tutaj w tej torebce żadnego śladu żydowskiego. Nie ma nic trefnego w tej torebce. Ta torebka miała świadczyć o tym, że jej właścicielka jest Polką, Aryjką. Jest tutaj metryka chrztu napisana po łacinie, kupiona zapewne za wielkie pieniądze. Wedle tej metryki Zofia Zmiałowska jest córką Agnieszki i Hipolita, urodziła się w Stanisławowie. Rok urodzin jest ten sam, więc tego nie musiała się uczyć, natomiast wszystkiego innego musiała się nauczyć na pamięć, tej siebie
Aryjki, tej siebie, którą nie była, ale którą być musiała, głównie po to, żeby ratować swoje dziecko. Dlatego, że ich było w warszawskim getcie na początku, czyli w roku 40 i 41, 13. Została tylko Dela z Halinką. Wyszła jeszcze Bronka z Marysiem przez sądy. To było takie miejsce w Warszawie, notabene ten budynek sądów dalej stoi, gdzie można się było zmieszać z tłumem i przejść na stronę polską Warszawy. Ona wiedziała, że musi ratować dziecko, że musi żyć dla tegoż dziecka. Zresztą jest taka scena, którą moja mama pamiętała jeszcze wtedy, kiedy jej pamięć żyła, kiedy one są już po drugiej stronie, kiedy wyszły z getta, są w kolejnym mieszkaniu, gdzie się ukrywają, czasem ukrywały się razem, tu jeszcze były razem. Zwykle mama potem, czy mała dziewczynka, była sama. I są na jakimś wysokim piętrze tego budynku, który stoi naprzeciwko getta. Widzą płonące getto. Mają zupę przed sobą, dwa talerze gorącej zupy, która paruje i zasnuwa szybę, ale widać, że getto się pali. I wtedy Dela mówi do Halinki: zobacz, oni się tam wszyscy żywcem palą, ale ty będziesz żyła. Ty musisz żyć. No i rzeczywiście mała Halinka przeżyła. Dzięki wysiłkom wielu osób, ale główną jej opiekunką, ostoją, ochroną była jej matka Dela. Przeżyła i proszę zobaczyć, jaki paradoks. I sama siebie skazała na milczenie o osobie, którą kochała najbardziej na świecie. I swojej córce. Nie mówiła o swojej mamie. Nie mogła powiedzieć o swojej mamie tyle lat. I były takie okazje, właśnie okazje tych wizyt na cmentarzu, gdzie to się samo nasuwało. I tu jeszcze inna ciekawa uwaga dotycząca mnie samej. Ja nie wiem, jak to się stało i kiedy, ale ja się nauczyłam, że w moim domu nie zadaje się pytań. Bo przecież dzieci zwykle pytają: a kto tu leży? A dlaczego ta babcia? A jaka ta babcia była? A jaka była jej historia? Ja myślę, że musiałam na początku jakieś pytania zadawać, natomiast bardzo szybko zrozumiałam, że nie uzyskuję odpowiedzi i że nie należy tego w ogóle dotykać. I tak zostało. Ja, która jestem dziś osobą, która żyje z zadawania pytań i stale zadaję pytania, jestem ciekawa innych ludzi świata, wtedy czułam, że tego po prostu nie można dotykać, bo nie wiedziałam dlaczego, ale przyjęłam to jako taką zasadę. W tym domu uprawia się milczenie, a nie pamięć. No ale ja sądzę, że od własnej historii i od własnej tożsamości i od własnej prawdy nie ma ucieczki. I myślę, że prędzej czy później ona nas znajdzie i prędzej czy później każdy z nas i każdy z Państwa odpowie sobie na pytanie, kim jest, dlatego że to jest niezwykle ważne. Uprawianie pamięci własnej, rodzinnej, po to, żeby zbudować siebie, po to, żeby móc rozmawiać ze światem i z innymi. To jest niezwykle ważne, wiedzieć, skąd się jest, kim byli nasi przodkowie, co lubili, jak się modlili, co czytali. Ja bym chciała wiedzieć wszystko o babce Deli. Ja wiem bardzo mało. Co jeszcze jest takie ciekawe w mojej pracy pisarskiej, ale myślę, że jest tak w życiu, że w
tej torebce był zbiór przypadkowych dokumentów. To znaczy, one nie były przypadkowe, one miały świadczyć o aryjskości, ale na przykład, co tam było poza metryką, to jest jasne, był święty obrazek, są dwa notatniki z zaszyfrowanymi notatkami, ale na przykład jest kilka przepisów na desery. Między innymi przepis na te oto ciasteczka, które ja na premierę tej książki zdecydowałam się po raz pierwszy upiec. To nie są te ciasteczka. Tamte były, zrobiłam w Warszawie. Ale jaki przypadek, że akurat jest przepis na te ciasteczka, o którym tutaj mówicie Państwo, że ten smak znacie z dzieciństwa i że to są, jak one się nazywają, amoniaczki. I teraz tak. Czy to jest najważniejsza prawda o mojej babce? Ja nie wiem. Dlaczego ona miała przepis na te ciasteczka? Czy dlatego, że to były jej ulubione ciasteczka? Czy dlatego, że w pensjonacie pani Czaplickiej, gdzie zajmowała się projektowaniem posiłków dla kuracjuszy, też jaki paradoks, ona tam pracuje w 1944 roku. To był oczywiście żydowski pensjonat Cejtlina, tak jak wiele pensjonatów w Otwocku, gdzie przed wojną właśnie jeździli Żydzi, żeby się leczyć, sosnowe powietrze, żeby zyskać apetyt. Czyli ona pracuje w pożydowskim pensjonacie i przygotowuje jadłospisy. I akurat ten przepis miała w tej torebce. Ale przecież równie dobrze mogłaby mieć inny przepis, albo inną piosenkę. Ona tam ma piosenkę o sercu w plecaku. Teraz, czy dlatego, że znała tę piosenkę, czy dlatego, że wyobrażała sobie, że Polka powinna tę piosenkę znać? Ja tego nie wiem, ale wobec tego buduję z elementów, które przeszłość mi zostawiła. Ale czy to są najważniejsze elementy? Niekoniecznie. Czyli czy to są przypadkowe elementy? No podobno nie ma przypadków. Każdy przypadek, jak mówił Singer, jest maską na twarzy przeznaczenia. Czyli to nie jest przypadek, że dzisiaj Państwo kosztujecie ciasteczka z torebki z Zofii Zmiałowskiej, czyli ciasteczka Deli Goldstein. Chcę powiedzieć, że to, co zostaje na powierzchni czasu po przeszłości, jest wyrywkowe, jest i my z tego budujemy przeszłość, budujemy portret przeszłości, ale to niekoniecznie musiało tak wyglądać, czyli szyjemy, mówiąc krótko, z tego, co mamy, z takiego materiału, jaki mamy. Mamy tu kawałek w kratkę, tu kawałek szyfonu, tutaj mamy kamyczek, tu szkiełko. Takie były elementy właśnie w tejże torebce. I powstaje jakiś obraz, który mnie się wydaje, że mniej więcej odpowiada rzeczywistości. Ale czy to jest rzeczywisty obraz? Ja nie wiem. I ta książka jest przepięknie wydana. Jestem naprawdę szczęśliwa, że w ten sposób zostało pokazane wnętrze tej torebki. Tutaj ja ją trzymam jako taki najważniejszy skarb. No to jest moja babka przecież. A tutaj są wszystkie rzeczy, które tam były w środku. No właśnie, z których buduję Zofię Zmiałowską. I sięgam pod spód, żeby wydobyć Delę Goldstein. Chciałam zapytać, czy mama trzymała w ręku twoją książkę Czarna Torebka? Tak, ja tę książkę napisałam po to, żeby zdążyć i żeby ona ją jeszcze mogła mieć w ręku. Ale trudno jest mi powiedzieć, na ile potrafi zrozumieć, że to jest jej historia jej i historia jej mamy i
i że no właśnie zrobiłam to po to, żeby nie zgubić, żeby nie okazało się po moim odejściu, że nic nie zostało w rękach, czy też na powierzchni rzeczy z tej mojej rodziny. Trudno mi powiedzieć, co mama w tej chwili wie i jak ten świat odbiera. Często mówi, że jest małą Halusią, tak jak to właśnie było, kiedy była w getcie i zaraz potem. Jest jeszcze jeden człowiek ważny, który był przy niej i z nią w getcie, jej mały kuzyn Maryś, Marian Marzyński, o 7 lat młodszy od mamy. Oni się ukrywali w getcie w koszu na brudną bieliznę, dla którego też tę książkę pisałam i który zmarł dosłownie kilka dni przed jej premierą. Ci świadkowie odchodzą. Wiecie Państwo na pewno dobrze, że za chwilę, dosłownie za chwilę, wkroczymy w świat bez świadków II wojny, bo to po prostu już jest metrykalnie niemożliwe. I zastanawiam się często, co wtedy będzie z naszą pamięcią i jak wtedy będziemy kształtować przeszłość. Wtedy, kiedy nie będzie można już nikogo wziąć za rękę i zapytać, jak było, i wejść z tym kimś, co jeszcze 20 lat temu było całkiem możliwe, ja to wielokrotnie robiłam. Zresztą w tej mojej pracy bardzo chciałam być blisko świadków historii, ponieważ miałam takie poczucie, że oni sztukują moją pamięć, że oni pozwalają mi wejść w czas i przestrzeń, która mnie niezwykle ciekawiła, bo zawsze sądziłam, że przeszłość jest ciekawsza i ważniejsza od przyszłości. I oni potrafili mnie tymi śladami swojego życia, które się działo w latach 20., 30., 40., podczas wojny, oni pozwalali mi wejrzeć w tamtą przeszłość. Mogłam jakby wejść pod powierzchnię rzeczy. W tej chwili nie ma już takich ludzi. Naprawdę zostało kilka osób. Bieta Ficowska, z którą jesteśmy obie zaprzyjaźnione, ona nie ma pamięci getta. Ona już nie niesie tego świadectwa, po prostu dlatego, że to jest niemożliwe. Ona została wyniesiona z getta jako niemowlę. Natomiast tacy świadkowie jak moja mama już nie potrafią sobie tamtej przeszłości przypomnieć, czyli ich czas świadków minął. I co teraz będzie dalej z naszą opowieścią o przeszłości? Właśnie na propos tego chciałam zapytać, bo jakiś czas temu przeczytałam na Twoim, nie wiem, czy to można nazwać portalem, ale miejscu, gdzie zamieszczasz różnego rodzaju teksty, które jest zatytułowane Agata Tuszyńska, pisarka. I przeczytałam taki oto wpis. Kiedy odeszli już wszyscy świadkowie tamtych dni, tamtych wydarzeń, wszystko odchodzi na kartę historii. Ale pozostaje coś jeszcze. Pozostaje pamięć dziedziczona. I dalej piszesz tak. Ona należy do nas. Od niej zależy, od nas zależy jej los. I dalej kontynuujesz tą myśl w ten sposób. W zasadzie zadajesz pytanie, jak mamy jej sprostać? I żeby jej sprostać, do tego należy dorosnąć. Tutaj na sali jest sporo młodych ludzi, których znasz. Widzieliśmy się parę miesięcy temu w Warszawie, rozmawialiśmy o pamięci, o dziedziczeniu. I myślę, że to są takie kwestie, które szczególnie dla nich, myślę, że dla nas starszych też,
jak sprostać tej pamięci dziedziczonej i na czym polega to dorośnięcie do tego. Gdybyś mogła parę słów na ten temat. Ja uprawiam coś takiego, już powiedziałam to słowo, zajmuję się uprawianiem pamięci. Jak ja to rozumiem? Rozumiem to jako swoisty mój obowiązek, jako konieczność, jako coś, jestem to winna, tak myślę ja o sobie, moim przodkom, tym ludziom, którzy byli i którzy zostali unicestwieni, zgładzeni, zapomnieni. Przecież nawet milczenie mojej mamy i dziadka było jakby zgodą na nieistnienie babki Deli, a ja się na to nie chcę i nie mogę zgodzić. Czyli, ale oczywiście to było trudne, to była moja konfrontacja z historią rodzinną, była bardzo trudna i nie chcę powiedzieć, że to są łatwe wybory, ale sądzę, że ważne jest, żeby chcieć poznać swoją przeszłość, żeby z niej czerpać, trzeba ją najpierw zbudować. Jest ciągle jeszcze bardzo wiele ludzi i rodzin, które mają sekrety. Ja z tą książką podróżuję bardzo krótko, ona dopiero wyszła, ale usłyszałam co najmniej kilka podobnych historii, czyli historii rodzinnych sekretów, niekoniecznie żydowskich, ale tu akurat w większości były to sekrety żydowskie. Na czym ma polegać uprawianie pamięci? Na dowiadywaniu się, na odkopywaniu przeszłości, na uczeniu się przeszłości, na próbie wyobrażenia sobie, jak to było, jak wyglądało życie tych ludzi i ich sąsiadów. Ja myślę, że tutaj w tym miejscu nie trzeba Państwu mówić, jak to się robi, ponieważ Wy to robicie tutaj. Dlatego jest mi to tak bliski kawałek Polski i tak bliscy ludzie, bo Wy to robicie, Wy to rozumiecie, Wy robicie kroniki sejneńskie i dzieci tutaj od początku uczą się obcowania z nieobecnymi, obcowania z sąsiadami, którzy tutaj byli, którzy są pod powierzchnią, są na tych ulicach, są w tych domach, są w tych przedmiotach, których dotykacie i uczycie wzajemnego obcowania i rozmowy. To jest absolutnie niezwykłe, to co się dzieje tu, dzięki Wam. I ja bym chciała, żeby tak wszędzie było, żeby przede wszystkim też, co macie tu, wielokulturowość jest bogactwem. Drugi człowiek, inny człowiek jest, może być wspaniałym odkryciem, jest ciekawy przez to, że jest inny. I jego inność nie jest zagrożeniem dla nas. Przeciwnie, jest otwarciem, jest możliwością wzbogacenia naszego własnego sposobu myślenia i odkryciem innych sekretów. Ludzie są tacy ciekawi i im bardziej się od siebie różnią, tym są ciekawsi. Wy to tutaj wiecie. Spróbujcie to powiedzieć u nas na Mazowszu. Niekoniecznie to jest tak jasne. Czyli ja sądzę, że oczywiście nie każdy musi mieć obowiązek pamiętania, tak jak ja go sobie wymyśliłam i zadałam, ale sądzę, że to jest bardzo ważne dla budowania własnej tożsamości i dla tego, żeby móc otwierać inne światy dla siebie, w sobie i dla innych. I nie bardzo, ja nie mogę zrozumieć kierunku, w jakim idzie ten kraj. Kraj, który chce być jedno
kolorowy, jednowyznaniowy, jednobarwny taki wykluczający. I chociaż wiem również, że z historii powinniśmy wyciągać wnioski i uczyć się jakoś. Czy się uczymy? Nie jestem tego pewna w tym miejscu XXI wieku, w jakim się znajdujemy. Jestem bardzo sceptyczna, myśląc o tym, czy wyciągamy wnioski i lekcje z historii. Co nas nie zwalnia z obowiązku powtarzania, pamiętania, chęci dowiadywania się, dokumentowania, rejestrowania. Jeśli ta historia babki Dei, albo wiele innych historii, które wy tutaj opowiadacie sobie w Sejnach, w kronikach sejneńskich, w Krasnogródzie, jeśli to nie zostałoby usłyszane i zapisane, to za bardzo szybko, w kolejnym pokoleniu, tego nie będzie. A jeśli tego nie będzie, to tak jakby tego nigdy nie było. A przecież chodzi o to, żeby świadczyć, żeby przypominać, żeby opowiadać. Poza tym przy tych rodzinnych stołach, w każdym z Państwa domu, siłą są historie rodzinne, nie piętnem, nie wyrazem, owszem, bólu czasem też, ale im więcej jesteśmy w stanie się o sobie dowiedzieć, opowiedzieć i przenieść to dalej, tym jesteśmy bogatsi. I to jest, to jednak wróciłam do tego, że to jest jakiś obowiązek młodych ludzi. Ci młodzi ludzie, którzy przyjechali wtedy do Warszawy, z którymi mogłam się spotkać, byli ciekawi przeszłości. To jest takie niecodzienne w dzisiejszym świecie. Świat pędzi. Pędzi w jakimś dziwnym kierunku i ci, którzy zostają w tyle i próbują grzebać w ziemi, żeby odkopać, tak jak w Warszawie, fragmenty ulicy Gęsiej czy fragmenty domu przy ulicy Miłej 18, tuż obok bunkra Anielewicza, to są jak jacyś traktowani jak maruderzy. Czego oni w tej ziemi, w tej przeszłości szukają, kiedy przecież trzeba się porozumiewać tiktokowo, instagramowo, byle szybciej, byle mocniej, byle więcej. Tylko że po tamtym zostaje tylko kompletny zawrót głowy. Natomiast przeszłość i pamięć są w stanie nas zbudować, jeśli odpowiednio ich użyjemy. Jeszcze chciałabym, żebyśmy chwilę, żebyś zechciała opowiedzieć o pracy nad tą książką, bo chcę powiedzieć, że ona ma zupełnie niezwykłą formę. Znaczy, jakby jej nie miała, a jednak jest. Znaczy, czuję bardzo przemyślany sposób tej opowieści, bo bez wątpienia jest to opowieść. I takie nawet miałam momentami poczucie, że być może cała twoja droga pisarska tak naprawdę tutaj znalazła jakiś swój niezwykły wyraz, jakąś koronę, ponieważ zawsze się tworzyłaś biografię ludzi właśnie z tych okruchów, z tych zupełnie niedopowiedzianych fragmentów. Tych, które nie tworzą jakby całości, ale poprzez dopytywanie, poprzez, ja to sobie czasami nazywałam taką biografią domniemaną, czy taką w trybie przypuszczającym. To ma ogromną siłę i to przywrócenie z tej otchłani nieobecności babki Deli Wolsztajn jest tak silne. Powiedz dwa słowa na temat pracy nad tą książką. To jest bardzo ważne stwierdzenie, że to mi się udało, że udało mi się tę
moją babkę, tę młodą kobietę. No, na dzisiejszy standard 40-letnia kobieta to jest naprawdę młoda. Jakoś postawić przed państwem i przedstawić. Mnie się udało ją mieć, ale trochę wam poprzez lekturę uda się być blisko niej, zobaczyć ją w tym zapobiegliwym, wojennym losie, kiedy starała się ocalić wszystkich. Udało mi się ocalić jedyne dziecko, ale sama nie ocalała. Najbardziej przykre są dla mnie takie komplementy, kiedy ktoś mi mówi, że moją najlepszą książką jest książka i tu wymienia jakiś tytuł sprzed 20 lat. To ja się wtedy strasznie martwię, myśląc, że już nie jestem w stanie dzisiaj nic dobrego napisać, a tutaj słyszę coś innego. Być może, tu powtórzę, trzeba dojrzeć do pewnej wiedzy o sobie samej, ale także jednak poprzez codzienne pisanie, jestem tego pewna, kształtujemy własne umiejętności. To znaczy ja sądzę, że dziś wiem o pisaniu więcej niż 20 lat temu i cieszę się, jeśli to czasem widać. Natomiast tutaj ja miałam bardzo mało elementów. Poza tym nie miałam kogo pytać, bo mój dziadek nie mówił nic, mama mówiła bardzo mało. Rzeczywiście kuzyn Maryś trochę opowiadał przed laty o Deli, ale on ją pamiętał tylko z getta, ponieważ potem już jej w jego losie nie było. To była postać, którą właśnie nie było ludzi, którzy ją znali, więc ja nie miałam tego swojego źródła, które wykorzystywałam w innych książkach. Na przykład, kiedy pisałam o Singerze, czy o Krzywickiej, czy o Wierze Gram nawet. Mogłam porozmawiać z innymi ludźmi, którzy tę moją bohaterkę, czy tego mojego bohatera znali. Tutaj właściwie nie miałam relacji bezpośrednich, czyli jak powiedziałam wcześniej, musiałam szyć z tego, co miałam. A tak najbardziej miałam wszystkie te dokumenty z torebki. Te dokumenty, które przecież pokazywały mi fałszywą postać. One nie mówiły o prawdziwej babce, dlatego należało zbudować pewne napięcie między opowieścią o Zofii Zmiałowskiej a próbą odkrycia pod spodem Deli Goldstein. Myślę, że być może, jeśli to mi się udało, to sprawia, że ta opowieść jest inna niż inne. Bo ja tutaj opowiadam o dwóch postaciach, tak naprawdę wykluczających się. I tej drugiej tutaj nie ma. A ja mam sprawić, żeby była. Czyli żeby wydostać z tego, co naprawdę w tej torebce jest, kogoś, kto nie istnieje, a ma być równie wyrazisty. Sądzę, że tutaj jest to najważniejsze napięcie, które istnieje między nieistnieniem, a istnieniem fałszywych śladów. No bo tak naprawdę ja mam tutaj jedno zdjęcie babki i mam jej notatnik, dwa notatniki z 1941 i 1944 roku i mam jej charakter pisma. I mam listy kierowane do niej. Listy od męża z Woldenbergu. Listy suche, pisane jak opis rysunków technicznych. Mój dziadek był bardzo konkretnym człowiekiem, nie umiejącym czułości. Ja nawet w tej książce wymyślam jeden list, który chciałabym, żeby moja babka Dela, młoda kobieta, dostała od swojego męża po flagu, ale on do niej nigdy takiego listu czułego nie napisał. Ale próbuję też jakby dosztukować, dowyobrażać sobie pewne elementy, których mi zabrakło.
Poza listami dziadka są także listy małej córeczki, mojej mamy Halinki. Listy do Zofii Zmiałowskiej, czyli koperta kłamie, ale w środku ona pisze kochana mamusiu. Czyli w środku jest prawda, którą ja znam i wiem, że to pisze moja mama. Jest także jej charakter pisma. Błędy ortograficzne, które robi, bardzo ciekawe, nigdy ich nie robiła jako moja mama i osoba dorosła. I to jest też ten element prawdziwego uczucia, to żywe źródło, właśnie te listy. Ale już listy mają stempel, znaczek z Hitlerem, czerwony znaczek z Hitlerem. Co to miało oznaczać? No mianowicie to, że to na pewno nie są Żydzi, ponieważ w getcie nie wolno było używać znaczków z podobizną wielkiego Adolfa. Czyli cały czas mamy sprzeczne tropy. Pokazuje dokument, który tu jest, na przykład właśnie metrykę chrztu i próbuje opowiedzieć to, co wiem o jej rzeczywistym życiu. To właśnie, że na pewno chrzczona nie była, że urodziła się w Kole. Znajduje zapis z ksiąg metrykalnych, z których czerpie informacje dotyczące tej prawdziwej postaci. Czyli sądzę, że a pomiędzy tym wszystkim istnieje pewne napięcie, tak jak właśnie między rzeczywistą postacią, a nieobecną i z których ta nieobecna ma być główną bohaterką. Ja bardzo przepraszam, ale chyba straciłam poczucie czasu, bo jesteście Państwo zaproszeni do rozmowy. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby. Agata jest z nami. Tak, zapraszam. Zapraszam i... Bo ostre są światła, ale może ktoś mi pomoże i szukać. Tam ktoś jest. Tak? Jest? Ja mam mikrofon. Aha, tak, jest. Ja mam pytanie do Pani i moje pytanie brzmi, jakie było pierwsze uczucie, kiedy dowiedziała się Pani o tym, że no, ma Pani pochodzenie żydowskie i czy to było jakieś takie ukłucie złości, takie wykluczenie, takie wyparcie, powiedzenie sobie nie? I moje pytanie też drugie jest, czy myśli Pani, że wie, skąd wynika też jakaś taka niechęć do Żydów i czy wie Pani może, dlaczego niektórzy tak długo zwykają z przyznaniem się do tego pochodzenia? I to tyle, dziękuję. Nie lubię słowa przyznanie się w tym akurat kontekście. Dlatego, że przyznanie się znaczy, że zrobiło się coś złego, albo że ma się coś złego na sumieniu. Ale to także jest w języku naszym polskim, że do żydostwa człowiek się przyznaje, czyli traktuje to jako coś, z czego nie można być dumnym, jako coś, co jest piętnem, albo coś, co jest lękiem. Jako coś, czym nie można się pochwalić. Otóż ja nie byłam zła, zła bywałam potem, w drodze, kiedy nie mogłam sobie poradzić z tym, żeby o tej tożsamości powiedzieć głośno. Wtedy myślałam, że wolałabym, żeby mama mi to powiedziała wcześniej, żebym dorastała z tą wiedzą, bo wówczas mogłabym z niej zrobić inny użytek. Natomiast wszyscy Państwo zapewne wiecie, że otwarcie sekretu bywa niebezpieczne, dlatego że doznajemy pewnego szoku, jak to jest możliwe. A ja nic nie wiedziałam, a to było tak, czyli nikt mi nie powiedział, dlaczego mi nie powiedział, a ja też nie wyczuwałam żadnych znaków. Wiedziałam, że mam bardzo małą rodzinę, w przeciwieństwie do moich kolegów, którzy mieli dziadków,
i ciotki, i kuzynów, którzy mieli także pamiątki rodzinne. Co prawda Warszawa spłonęła i warszawiacy zostali z minimalną ilością rzeczy, ale jednak w rodzinach moich kolegów było więcej ludzi i było więcej przedmiotów. Czyli ja niby wiedziałam, że jestem inna niż inne dzieci, także dlatego, że nie byłam u komunii świętej, a wszystkie poza jedną moją koleżanką były. Bardzo chciałam mieć białą sukienkę i sypać kwiatki. Nikt mi nie powiedział, dlaczego tak nie będzie. Czyli było trochę inaczej, ale nigdy nie pomyślałam przedtem, kiedy skończyłam lat 18 i mama mi wyjawiła ten sekret, że to może mieć coś wspólnego z Żydami czy z żydostwem. Także dlatego, że ja sobie myślałam, jako dziecko i młoda osoba, że wszyscy Żydzi zostali zabici, zamordowani podczas okupacji i że tak naprawdę ich już nie ma. Ja nie miałam w moim środowisku kolegów w szkole, czy potem w liceum. Nie miałam kolegów Żydów, nie miałam nikogo, kto powiedziałby mi, ja jestem Żydem, i nie było w ogóle na ten temat żadnych rozmów. Wobec czego ta rewelacja mamy, ja ją przyjęłam ze zdziwieniem, ale jak sądzę, dominował strach, bo pomyślałam, skoro mi tego nie powiedziała wcześniej, to znaczy, że był jakiś powód. No jaki to mógł być powód? Właśnie taki, że nie ma się czym chwalić, że to jest raczej coś złego niż coś dobrego. Czyli ja to usłyszałam, ale postanowiłam natychmiast o tym zapomnieć. I myślę, że to też jest jakoś dziedziczone. Moja mama była świetna w utrzymywaniu sekretu, w niepamiętaniu, w zatrzaskiwaniu przeszłości. Ja zrobiłam dokładnie to samo, co ona. Także z torebką, którą schowałam na dno szuflady w komodzie i w ogóle nie zaglądałam do niej, nie dotykałam jej nawet. No, ale jednak to było we mnie, ta wiedza była we mnie, ta informacja, może nie wiedza, informacja. Wiedzy nie miałam żadnej. Dlatego wymyśliłam na początek Izaka Baszewisa Singera, żeby z nim uczyć się tradycji, religii, kuchni, żeby zobaczyć, co to znaczy. Jak to jest z tym żydostwem, z którym nie miałam wcześniej żadnej styczności. I do tego stopnia, że ja jeździłam na wakacje z mamą do Kazimierza nad Wisłą. To jest bardzo żydowskie miasteczko, ale trzeba o tym wiedzieć. Ja nie miałam o tym pojęcia i nawet nie wiedziałam, że kino, gdzie oglądałam wszystkie swoje dziecinne filmy, to był budynek synagogi przed wojną. Nie wiedziałam, że wzgórze, gdzie się bawiłam z kolegami i z koleżankami, gdzie znajdowaliśmy jakieś kamienie dziwnie wypisane i wyrysowane, nie wiem, był pieniążek, był jakiś ogon lwa. Nie miałam pojęcia, że to był żydowski cmentarz, bo nikt mi tego nigdy nie powiedział. Co więcej, na rynku były sprzedawane obrazy, na których były dziwne postaci w czarnych, jak wtedy sądziłam, płaszczach i w kapeluszach. Ja też nie wiedziałam, że to byli Żydzi. Żeby to wiedzieć, trzeba mieć jakąś informację i wiedzę. Ja jej zupełnie nie miałam. Czyli to jest odpowiedź na pierwszą część pytania. Natomiast czy ja wiem, skąd się bierze antysemityzm? Wolałabym nie wiedzieć. Szczególnie skąd się bierze antysemityzm w miejscach, gdzie Żydów nie ma. Co no, zdarza się jednak w moim kraju również. Myślę, że to jest, to wynika z poczucia, wynikało, bo teraz nie widzę miejsca na tego rodzaju uczucia, ponieważ tak naprawdę Żydów już tutaj nie ma. Staramy się o nich pamiętać i
opowiadać. Natomiast myślę, że niechęć do nich wynikała z poczucia zagrożenia, z niechęci do inności, z legend, że im się powodzi lepiej. Nasze ulice, wasze kamienice. I tak dalej, i tak dalej. Cały musiałabym tutaj zrobić wykład na temat antysemityzmu, ale może w synagodze raczej wolałabym mówić o dobrych uczuciach wobec tych, którzy się tutaj modlili, a nie inaczej. Kto z Państwa jeszcze miał? Zanim zadam pytanie, chciałbym Pani bardzo podziękować za uprawianie dochodzenia do prawdy. Bo tak to odbieram tą historię, którą Pani opowiedziała, jak również wiele historii, które znam. One się jeszcze nie zakończyły tak ładnie, bo dotyczą ludzi, którzy posiadają naprawdę ogromną wiedzę, również historyczną się tym. No, zajmują pasję w sposób pasjonalny prawie, a nie zainteresowali się i nadal wypierają coś, co jest właśnie prawdą, którą Pani uprawia. Do zadania pytania zainspirowała mnie Małgosia tym Twoim pytaniem, jak mama zareagowała na książkę. Czy dostała do rąk książkę. Ciekawi mnie bardzo, bardzo długi okres, jak sama Pani powiedziała, już trochę jakiś czas temu skończyłam 18 lat i miałam tą torebkę w ręku, schowałam ją głęboko do szuflady. Napisałam ileś książek, posiadam taką, a nie inną wrażliwość i dopiero teraz napisałam książkę, którą chciałam dać w ręce mamy, która już nie za bardzo może się zdawać sprawę z wartości tej książki, nie za bardzo może popłynąć jej łza, czy pojawić się uśmiech, patrząc na córkę, która to zrobiła. Jak to się stało, że upłynął tak długi czas? Dziękuję bardzo. Ja napisałam wcześniej i wydałam książkę, która się nazywa Rodzinna historia lęku. I to jest historia o mojej podwójnej polsko-żydowskiej, czy też żydowsko-polskiej tożsamości. I tam opowiedziałam historię rodziny mojego ojca, kolejarskiej rodziny z Łodzi i okolic i rodziny mojej mamy, czyli łęczyckiej i łódzkich Żydów. To było 2005, to było 18 lat temu, czyli opowiedziałam wtedy o rodzinie, ponieważ bardzo chciałam tę rodzinę mieć, szczególnie tę żydowską rodzinę, a była ona zamilczana. I tamta książka była takim swoistym albumem rodzinnym. Ja próbuję opowiedzieć o każdym, o kim mogłam, o którym mogłam się czegokolwiek dowiedzieć. I babka Della w tej książce również jest. Zresztą ta książka była bardzo trudna dla mnie, ponieważ ja tam opowiadam zarówno o mamie, jak i o ojcu. Rzeczy, które niekoniecznie im się podobały. Oni wówczas żyli oboje i oboje mogli ten tekst przeczytać przed wydaniem. To była opowieść o żydowskim lęku i to była opowieść o polskim, właśnie zastanawiam się, jakiego użyć słowa, o stosunku także mojego ojca do kwestii żydowskiej, która
To kwestia nie była dla niego łatwa. Czyli chcę powiedzieć, że ja już odkryłam moją żydowską tożsamość wcześniej i było to jakiś czas temu, ale ciągle było to późno. Rzeczywiście najpierw przez lata całe przeglądałam się w biografiach i w losach innych ludzi. Dlatego pewnie, że inaczej nie potrafiłam, dlatego że nie umiałam się skonfrontować z własnym lękiem, czy też nie umiałam o tym mówić. Bardzo długo nie umiałam o tym mówić. A kiedy już mówić zaczęłam, powstała ta książka, potem jeszcze Wiera Gran, w której znowu losie się przeglądałam i która dała mi możliwość wejścia po raz kolejny do warszawskiego getta, które jest dla mnie niezwykle ważnym punktem odniesienia. Także, czy też głównie dlatego, że moja rodzina tam została zamknięta i tak naprawdę tam już większość swojej została. I teraz babka Della, moim zdaniem, zasługiwała na osobną książkę. Dlatego właśnie, że była mamą mojej mamy. Dlatego, że widzę, jak mama odchodzi, chociaż jeszcze jest. I dlatego, że teraz jest mi łatwiej mówić o tym, jak za nią tęsknię. A latami tego nie potrafiłam. I postanowiłam wyjąć raz jeszcze czarną torebkę. Ona już nie jest schowana w szufladzie. Ona jest ze mną, jest blisko mnie. I chociaż nie ma tam już śladu rąk mojej babki, a jednak próbuję ją z tej torebki wydobyć. Także takimi czarami, jak pieczenie ciasteczek według przepisu, który ona nosiła w tej ostatniej, jedynej torebce, którą za życia miała. Ja chciałbym troszkę odwrócić sytuację i zapytać cię, Agato, o tą decyzję, czy ten przełom i w życiu mamy i twoim, bo tak jak powiedziałeś, obie byłyście nauczone niepamiętania. Byłyście w tym dobre. Dlaczego nie wytrwałyście w tym? Dlaczego mama ci powiedziała? I to wcale nie tak późno, bo ja znam osoby, które się dowiadywały o tym w 40-50 roku życia, czy przed śmiercią, albo w ogóle. Tak, ja też znam takie osoby rzeczywiście. Czyli jednym słowem powinnam jej być wdzięczna, że mi powiedziała, kiedy skończyłam 18, a nie żyła dalej na tych aryjskich papierach przez kolejnych 18 lat. Ja myślę, że ona czuła, że to trzeba powiedzieć i chyba sobie tak jakoś wymyśliła, że 18 lat to jest już dorosła osoba na tyle, że będzie w stanie unieść ten sekret i to dziedzictwo. Jak się okazało, niezupełnie tak było, dlatego że ja nie rzuciłam się nagle w ten żydowski świat i nie opowiadałam o tym, że do niego należę. Bo myślę, że jeszcze minęło kolejnych, co najmniej drugie tyle lat, które musiały pozwolić mi oswoić się z tym światem, z tą przynależnością. Co więcej, ja to tak myślałam, że mama chciała mnie chronić, bo chciała chronić dziecko, tak jak jej mama chciała chronić dziecko, bo w tej rodzinie się mówiło, bo dzieci są najważniejsze. Czyli nie wpuszczanie mnie do tamtego świata mogło pozwolić na
udawanie, że ja do niego nie należę. Zresztą mój wuj, czyli mąż jednej z sióstr mojego dziadka, Goi, tak o nim mówiono w rodzinie, który pomagał podczas okupacji wszystkim tym, którzy chcieli się chować, chcieli ocaleć. On proponował wszystkim członkom naszej rodziny, że wyciągnie ich z getta i że będzie pomagał. Oni nie chcieli. Oni chcieli być razem, oni uważali, że nie wiedzieli, co im grozi, a w momencie, kiedy zaczęli się orientować, było już za późno. Co chcę powiedzieć, że ten wuj, kiedy pisałam i wydałam w 2005 roku rodzinną historię lęku, powiedział mi, nie rób tego. I taką przypowieść mi przekazał, jeśli masz dziecko, które jest z jednej strony białe, a z drugiej strony czarne i mieszkasz w kraju, gdzie wszyscy są biali, to co zrobisz? Odwracasz to dziecko białą stroną, żeby się nie wyróżniało, żeby nie było inne, żeby nie było obce, żeby nikt nie zrobił mu krzywdy. Czyli to był też sposób myślenia mojej mamy. Ona chciała, żebym miała niebieskie oczy, które mam. Więc nikt mi nie powie, że żydówo do gazu. Ale, no właśnie, myślę, że sądziła, że już przyszła pora. I też ona to tak zrobiła, ona mi to powiedziała. I to nie było tak, że powiedziała i potem już ciągle o tym rozmawiała. Nie, ona powiedziała i nigdy więcej o tym nie rozmawiała. Dopiero kiedy ta historia we mnie już narastała tak bardzo, że ja sobie nie radziłam. Wtedy stwierdziłam, że muszę to napisać, bo ciągle nie jestem w stanie tego opowiedzieć. I wówczas porozmawiałam z nią po raz kolejny. A w międzyczasie było jeszcze tak, że ja zaczęłam wyjeżdżać za granicę i tak naprawdę w Nowym Jorku poczułam po raz pierwszy, że tam są Żydzi, że Żydzi normalnie chodzą po ulicy i pracują i tam to nie był jakiś straszny temat. Przynależność do żydostwa w Ameryce nie wydawała mi się żadnym problemem. Ale ja bardzo długo także moim amerykańskim żydowskim przyjaciołom nie mówiłam o tym, kim jestem. Nie mówiłam też w Izraelu, gdzie wszyscy mnie pytali w pierwszym zdaniu, czy ty jesteś Żydówką? Ja mówiłam nie. Chociaż gdybym powiedziała tak, byłoby mi dużo łatwiej. Natomiast w Izraelu przez długie lata należałam do tych Polaków, wobec których ci, którzy przeżyli wojnę w Polsce, miewali bardzo złe uczucia. I oni mi to wszystko opowiadali, waląc we mnie jak w bęben. I wystarczyło powiedzieć, ale ja o tym wiem, bo ja wiem też, co się stało, przydarzyło mojej babce Deli i mojej mamie. Ja wiem, że byli szmalcownicy, ja wiem, że byli ludzie podli również. Ale nie mogłam tego zrobić, z jakiegoś powodu nie byłam w stanie o tym mówić. I znowu musiał minąć czas. Nie wiem, czy ten czas to się nazywać go należy dojrzewaniem, dorastaniem, czy też po prostu ja czułam, że muszę to powiedzieć, bo muszę. To była kwestia konieczności i także przeżycia. I podczas tych moich licznych podróży w końcu w Ameryce mówiłam o tym, w Polsce nie mogłam mówić i stwierdziłam, że w takim schizofrenicznym rozdwojeniu po prostu dłużej nie da się żyć. I dlatego napisałam rodzinną historię lęku. Przypomniałam sobie z tej książki fragment kończący, bo ty rozpoczęłaś pierwszym fragmentem. Czy mogłabyś przeczytać ten, który kończy książkę?
noszę ją stale ze sobą i w sobie. Czarna torebka mojej żydowskiej babki Deli, polska torebka, moje aryjskie papiery, barwy ochronne, legitymacja życia, przepustka w jasny los. Zawsze mogę do nich sięgnąć, gdyby się okazało, że jestem podejrzana, a podejrzany jest lęk. I on mnie łączy z tymi, dla których zbudowano treblinkę. Powtarzam sobie 11 przykazanie. Nie bój się. I wychodzę z torebką na spacer. Tam jest jeszcze drugi koniec, który też może Państwu przeczytam. Jest niestety aktualny. Niosę komplet ratunkowych rekwizytów. Metryka chrztu, święty obrazek, polska piosenka, kalendarium bezstrefnych świąt. Jak długo będzie mi potrzebne? Fałszywe papiery, zapasowy strój. Tożsamość odmiennego koloru. Trzeba być przygotowanym na wszystko. Nie wiadomo, kogo teraz nazwą nieludźmi. Kogo zaczną bić i zabijać. Zwykle polują na innych. I myślę, że to także jest powód, dla którego teraz napisałam tę książkę. Chciałabym żyć w kraju, gdzie nikomu nie będą potrzebne fałszywe papiery. W kraju, gdzie nikt nie będzie musiał ukrywać swojego własnego oblicza, jakiekolwiek ono jest, jakkolwiek chcemy je nazwać czy zdefiniować. W takim kraju bym chciała żyć właśnie. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby? Idzie do Pani mikrofon. Powiedziała Pani o wewnętrznej potrzebie tej prawdy. Chciałabym zapytać, czy bez tej wiedzy, którą Pani przekazała matka, czułaby Pani w sobie jakąś, nie wiem, dziedziczoną pamięć genetyczną, że Pani jest inna? Ja nigdy nie potrafię odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo chyba nie wiem. Sądzę, że kiedyś bym to w sobie poczuła na tyle silnie, żeby chcieć się dowiedzieć, co to znaczy. Ale jak już powiedziałam wcześniej, ja nie czułam żydowskiej inności w sobie, kiedy byłam dziewczynką, nawet wtedy, kiedy nie poszłam do komunii, w ogóle mi nie przychodziło do głowy, dlaczego tak jest. Co może być tego powodem? Czy jest we mnie lęk w tej chwili? Ten żydowski lęk z rodzinnej historii mojej rodziny? Myślę, że nie ma go już teraz. A jeśli go nie ma, to chyba dlatego, że ja o tym opowiedziałam i nadal opowiadam, dlatego że oswoiłam wszystkich członków tej rodziny, a także spróbowałam nie oswoić ich nieobecność, ale ja ich mam, ja ich zapisałam. Czasami
mam jeszcze takie marzenie albo taki sen. Chciałabym, żeby przyszli do mnie wszyscy, do mojego dziecinnego pokoju, żebym czuła, że oni są, żeby tam była i babka Dela, i jej ojciec, który miał taki zły wygląd i chodził w jarmułce i rozmawiał po żydowsku z gołębiami, i dziadek Henryk, który był radnym miasta Łęczycy, i babcia Jecia, która miała niebieskie oczy, i jej trzy córki, i mój dziadek. Chciałabym, żeby oni wszyscy byli razem ze mną i przy mnie. Mam takie poczucie, potrzebuję tej rodziny, której nie miałam, której przy mnie nie było. I w takich miejscach jak to, czuję ich obecność. Nie wiem, czy to jest ta genetyczna pamięć. W takich miejscach czuję nawet jakąś ich opiekę, a na pewno obecność. I za tym tęsknię. I te książki, także ta książka jest tego wyrazem. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam na Pani pytanie. Chodziło mi o tę pamięć genetyczną, którą niezależnie od wiedzy, w jakiś sposób mamy w sobie. Tak, tylko jak Pani zdefiniuje w jakiś sposób, to musimy sobie zdać sprawę, czym ona jest, jak ona istnieje, a potem jakoś spróbować ją przekazać albo w języku, albo w rysunku, albo w dźwięku, bo inaczej nie jesteśmy w stanie jej uchwycić. Takie abstrakcyjne poczucie inności musi mieć w pewnym momencie jakiś materialny wyraz, tak mi się zdaje. Tak, w Pani przypadku to była wiedza od mamy. Z tym, że komu bardziej ta wiedza była potrzebna? Pani mamie, czy ona uznała, że Pani to jest potrzebne? Ja myślę, że ona nie uznała, że to jest mi potrzebne. Ona uznała, że się to należy, ponieważ jest to część dziedzictwa i prawdy. Natomiast gdyby mogła dla mojego dobra i bezpieczeństwa, myślę, że by tych drzwi nie otworzyła, ale zdecydowała i słusznie, że to mi się należy, że to jest część jej, to jest część jej rodziny, to jest całe dziedzictwo, to jest przynależność do pewnego obszaru świata, kultury, myśli, duchowości. Nie można tego ukryć. To znaczy można, ale cieszę się, że to trwało tak jak mówisz, tylko 18 lat, a nie na przykład 60. I chociaż takich ludzi przy okazji premiery Torebki również spotkałam. Na spotkaniu warszawskim przyszedł pan, który powiedział, że jego mama dopiero co umarła i właśnie powiedziała mu to umierając, a on już jest bardzo dojrzały człowiek. Jak czytałam Twoją książkę, w takim naprawdę wielkiej emocji, przypomniała mi się wystawa w Żydowskim Instytucie Historycznym poświęcona archiwum Ringelbluma. Byłam tam razem z moimi sąsiadami z Krasnogródy, kiedy rozpoczynaliśmy pracę o pamięci. I to było naprawdę niezwykłe przeżycie, kiedy oglądaliśmy te dokumenty tłumaczone, w którym są zwykłe, maleńkie kartki i na tych kartkach są takie teksty. Chciałabym, żeby zapamiętano moją córkę.
Ona ma takie czarne warkoczyki i bardzo pięknie maluje. Jest taka zdolna. I tych dokumentów było mnóstwo. I zdaliśmy sobie wtedy sprawę, jak bardzo jest ważna pamięć i że, tak jak mówiłaś, że mama powiedziała tobie, bo tobie się to należy, ale im też się należy. I ona miała pewnie jakąś taką intuicję, że to zrobisz. I tak się stało. Pewnie tak było. Pewnie tak było i pewnie tak jest. Ja ciągle czuję i nadal czuję, że są jeszcze takie historie, które należy opowiedzieć, albo którym należy się opowiedzenie. Jedną z nich była historia Zosi Zajczyk, którą opowiedziałam w książce Mama zawsze wraca. W książce, która ma tytuł nieprawdziwy. Ja wiedziałam, nadając tej książce taki tytuł, wiedziałam, że to nie jest prawda, że mama zawsze wraca. I tutaj mam najlepszy dowód, że nie wróciła. Zresztą moja mama to wiedziała. Ja w tej książce opowiadam, że w pewnym momencie pod latem, ostatniego lata wojny w 1944 roku, mama została wysłana na kolonie do Wilki i jej mama, czyli babka Dela, ją tam jeszcze odwiedziła raz. A potem kontakt się urwał. Mama pisała do niej listy, Dela nie odpowiadała i mama, czyli mała Halinka, została na tych koloniach bardzo długo, bo nikt po nią nie przyszedł. Nikt nie przyszedł jej odebrać. W sierpniu nikt nie przyszedł i we wrześniu, w październiku i w listopadzie. I ona tam była i była. I potem, kiedy w styczniu przyszedł jej ojciec, uwolniony z Oflagu, z Woldenbergu, i chciał ją zabrać do domu, ona nie chciała pójść, bo czekała na mamę. Ale z drugiej strony wiedziała, że gdyby mama żyła, to przyszłaby ją odebrać. I kiedy podsłuchała rozmowę swojego ojca z jego siostrą, że trzeba to wreszcie Halince powiedzieć, wyskoczyła z łóżka i zaczęła krzyczeć, że przecież ona to wie, bo gdyby mama żyła, to by przyszła po nią. Mówiłam o książce Mama zawsze wraca. Też jest to historia małej dziewczynki z warszawskiego getta. Historia, którą ja usłyszałam bardzo dawno temu. Bardzo, naprawdę dawno. I której nie potrafiłam opowiedzieć. I znowu, nie starczało mi sił, umiejętności, talentu, nie wiem czego. Nie umiałam, latami nie umiałam tego zrobić. I dopiero 2 lata temu ta książka się ukazała. Dopiero musiałam widocznie napisać wiele innych rzeczy, wydać też może wiersze. I dopiero teraz poczułam, że umiem to zrobić. Więc to jest znowu o tym, że do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, a także o tym, że ciągle są jeszcze historie, które wymagają opowiedzenia. I ja się będę starała dalej to robić, chociaż, jak powiedziałam wcześniej, świadków już prawie zupełnie. Drodzy Państwo, a może teraz czas na to, żebyście mogli poprosić autorkę o autograf, porozmawiać chwilkę. I posmakować jeszcze ciasteczek. Jeszcze trochę jest ciasteczka babki Dej. Tutaj w nich też jest ona. Bardzo Państwu dziękuję i zachęcam do lektury i do rozmowy i będę podpisywać książki, jeśli będziecie chcieli. Bardzo, naprawdę serdecznie Ci dziękujemy za Twoją obecność.